to, co powiedziałem, podstawową czakrą, to jest czakra Muladhara, która jest czakrą, można by powiedzieć, bardzo niskich wibracji, która pozwala nam się gruntować, ale oprócz czakry Muladhara, z którą warto pracować, jeżeli chodzi o kanały uziemiające, to także czakry stóp. Tylko musimy o jednej rzeczy pamiętać, o tym, że od czakry Muladhara robimy kanał uziemiający w formie rury, można by powiedzieć, czyli rura, tak jakbyśmy siedzieli na rurze i po prostu ta rura nas łączyła z jądrem ziemi i przez tą rurę, prawda, wsiąkamy pozytywną tą naszą energię poprzez oddech, przepełniamy się, ta energia emanuje poza nas. Przepełnia nas i emanuje, dzielimy się z otoczeniem, dzielimy się z osobami, na których nam w jakiś sposób zależy. A z kolei poprzez czakry stóp, o tym jeszcze będę jeszcze mówił, w jaki sposób to pracować nad tym, też taką krótką podpowiedź wam dam, więc czakry stóp troszeczkę inaczej wyglądają, bo przy czakrach stóp, jak będziemy pracować i będziemy chcieli się uziemiać, będziemy oczywiście musieli mieć intencję, czyli musimy mieć świadomość, że jak oddychamy, to wdychamy jednak tą energię ziemską, ale nie będziemy tak ukorzeniać się, uziemiać, bo to gruntowanie można nazwać ukorzenianiem, uziemianiem, czyli nie będziemy tak się gruntować jak przy czakrze Muladhara, tylko właśnie bardziej będzie to wyglądało jak ukorzenianie, czyli od naszych czakr stóp, które są jakby na podeszwie naszych stóp, wyrastać korzenie jak u drzewa i te korzenie będą nie bardzo głęboko, ale troszkę muszą się zagłębić w ziemię, a następnie stamtąd będziemy poprzez oddech wciągać tą pozytywną energię, będziemy wciągać tą energię ziemską. Procedura będzie identyczna, czyli procedurę będziemy mieć identyczną przy takim wciąganiu energii ziemskiej, przy takim gruntowaniu, ukorzenianiu się, jak przy gruntowaniu czakry Muladhara. Czyli musimy o tym pamiętać, musimy się skupić, wyciszyć, musimy usiąść i tutaj bez obuwia, mogą być skarpetki, ale bawełniane, naturalne, bez jakichś takich domieszek sztucznych rzeczy, bo to niestety, ale może nie przepuszczać, może rozpraszać nasz przepływ energii, może izolować energię. Następnie, jak się zrelaksujemy, pozycja gasz się, oddychamy, relaksujemy się ponownie przez okres jakiś czasu, następnie język na podniebienie i oddychamy i koncentrujemy się, że nasze stopy łączą się z ziemią, z energią ziemską. Jak będziemy to wizualizować, proszę, abyśmy widzieli tą ziemię piękną, abyśmy tą ziemię widzieli rozświetloną. Możemy sobie wyobrażać ją jako złoto, możemy sobie jako złote opiłki, prawda, że ta energia, ta ziemska tam się znajduje. To jest też bardzo istotne, bardzo ważne w naszym gruntowaniu, abyśmy mieli świadomość tego, że to gruntowanie, w gruntowaniu, korzenianiu ważne są nasze intencje, nasza wizualizacja. Wizualizacja będzie nam towarzyszyła w całym tym naszym spotkaniu w kursie parapsychologicznym, z uwagi na to, że wizualizacja wspomaga nasze odczucia, wspomaga nasz duchowy rozwój, pomaga tej energii płynąć. Jeszcze raz powtórzę, że energia podąża za naszą uwagą. To jest podstawowe prawo, z którego korzystamy we wszystkich ćwiczeniach duchowego rozwoju, gdzie oznacza to, że jak pomyślimy, tak energia będzie płynęła. Więc pamiętajmy, gruntujemy się przez czakry stóp oraz przez czakrę Muladhara. Wchłaniamy poprzez oddech energię, czy też ze stóp uziemionych, czy też przez czakrę Muladhara, poprzez ukorzenienie, uziemienie przez kanał ten energetyczny uziemiający. Ważna rzecz jest też taka, aby nie uziemiać się, nie ukorzeniać się jednocześnie przez czakry stóp i przez czakry, czy też przez czakry ziemskie. Przez czakry stóp, czy też przez czakry Muladhara. Możemy także poprzez taką medytację, poprzez takie wdychanie tego powietrza i wciąganie tej energii ziemskiej, możemy również
oprócz tego wydalania możemy wizualizować, no to jest bardziej zaawansowane, to bardziej musimy nad tym poćwiczyć, że wszelkie nieczystości, wszelkie złe rzeczy tym samym kanałem energetycznym zostają od nas usunięte. Oczywiście możemy to połączyć, bo jak mówimy tu o gruntowaniu, to ten kanał gruntujący nie służy tylko, nie jest jednokierunkowy. Te korzenie, które zapuścimy od stóp, nie są tylko jednokierunkowe, ale przez nie możemy się także pozbywać destrukcyjnych, negatywnych energii, chorób chociażby. Więc dobrym jakby tutaj elementem w ogóle w naszej pracy uziemiającej, gruntującej jest praktyka, gdzie najpierw się oczyścimy, a następnie naenergetyzujemy. Nasze oczyszczenie będzie wyglądało tak samo. Wybierzmy sobie, czy będziemy gruntować się przez czakrę Muladhara, czy też przez czakrę stóp. Następnie stwórzmy ugruntowanie w odpowiedniej procedurze. Ale zanim zaczniemy wdychać tą energię ziemską, koncentrujmy się na wydychaniu. Jak wdychamy, wdychajmy i nic nie róbmy, ale koncentrujmy się tylko na wydychaniu. Że jak wydychamy, to wydychamy te wszystkie brudy i one idą do ziemi, tam są całkowicie neutralizowane. Ziemia ma siłę neutralizowania. Kolejna zasada w ezoteryce mówi, że nadmiar energii jakiejś tam przeradza się w jej przeciwieństwo. Energia ziemska ma, znaczy energia ziemska, ziemia ma możliwość neutralizowania i przetwarzania negatywnej energii w pozytywną energię ziemską. Więc możemy też wzmocnić pole energetyczne, w którym przebywamy, pozbywając się negatywnej energii poprzez właśnie oddechy, poprzez kanały uziemiające czy przez korzenie od naszych stóp, które sobie stworzymy, a następnie odpocząć chwilę, pooddychać w pozycji gassho, język po prostu spuścić, bo przy każdej takiej, czy będziemy wydychać negatywną energię, czy wdychać będziemy energię ziemską, wtedy zawsze mamy język na podniebieniu. Jeżeli równoważymy energię, jeżeli sobie chcemy oddychać, poddychać przed czy po takim jakby tutaj tej procedurze, to już język na podniebieniu nie trzymamy, po prostu pozwalamy sobie równomiernie oddychać, to nas tonizuje, to nas relaksuje, to nas wyprowadza, czy też wprowadza w stan jakby naszej praktyki duchowej. Więc po takim pozbyciu się tej negatywnej energii możemy troszeczkę pooddychać w pozycji gassho, powiedzmy te 5 minut, a następnie przystąpić do koncentrowania się na wdechu i przyjmowania tej pozytywnej ziemskiej energii. To jest dobra praktyka i profilaktyka, jeżeli wiemy, że coś jest z nami nie tak, że chyta nas choroba, że czujemy się osłabieni, warto raz na jakiś czas też przeprowadzić tak połączoną, bo to łączy się taką połączoną medytację z pozbywaniem się negatywnych energii i z wchłanianiem tej energii. I oczywiście można wykonywać to łącząc, czyli jednocześnie pozbywamy się i wchłaniamy ją, ale ja osobiście uważam, że dobre efekty, lepsze efekty mamy, gdy koncentrujemy się bardziej i robimy to segmentami, segmentarnie, robimy to etapami, gdzie najpierw się pozbędziemy, bo to jest ważne, nie energetyzujemy się i dopiero potem pozbywamy, tylko najpierw oczyszczamy i dopiero potem ładnie włączamy tą pozytywną energię, tak jak w sprzątaniu. Nie wprowadzamy do mieszkania pozytywnych, fajnych, czystych rzeczy, dopóki nie usprzątniemy, tak? Więc najpierw się oczyszczamy, dopiero potem przyjmujemy do siebie te pozytywne energie.